to była inauguracja czwartej ligi. Skalnik Sulejów, Zdybowicz Przemysław, wydaje mi się. Bartas, o kurczę. Sergiej Napolow. Najładniejsze, no trochę ich było, bo ponad 100. Na pewno ładna była w którymś meczu Wronki. Taka piłka spadła na przedpole, Wronka uderzy. Ładna była Szymora w trzeciej lidze. Myślę, że też moja była nie najbrzydszej urody właśnie w Sulejowie. Myślę, że Zdybo. 35. Było tych miłych momentów, dużo meczy, dużo wygranych, dużo wysokich wygranych, ale tak najmilej, no to chyba na SMS-ie w przerwie dowiedzieliśmy się, że Widzew się potknął, no i mamy wszystko w swoich rękach i to był taki przełomowy, myślę, że ta przerwa meczu z SMS-em. Chyba w bramce Leon, mi się wydaje, może mieć Mateusz Szmorek, nasz kapitan. Może być to nasz młodzieżowiec stoper Jarek. Sergiej. Ciężko powiedzieć, myślę, bo na pewno postępiliśmy jako drużyna. Duży postęp zrobiliśmy, myślę, tak. Przypomnę sobie, jak zaczynaliśmy, a jak to teraz wygląda, dużo automatyzmów, to myślę, jako drużyna. A największy postęp, no to może zrobić, tak mi się wydaje, no młody zawodnik, który dużo gra, no najwięcej grał z młodzieży Jarek, to myślę, że stawiam na niego. Kurczę, nie wiem. Mecz u siebie? Nie wiem. Jutrzenka Drzewce. 6? Zaliczone. Najbardziej zadowolony. Nigdy nie jestem do końca zadowolony na pewno. Chyba najbardziej, no to w tym, którym się strzela bramki, bo to cieszy najbardziej, ale mnie też cieszy dobra gra i tych meczów było sporo, mi się wydaje, w których byłem zadowolony, a tak najmniej to myślę, że no drużynowo fajnie, bo wygraliśmy, tak naprawdę przepchnęliśmy to zwycięstwo, ale no tu oceniamy indywidualnie, z którego chodzi o mnie, no to z Kutnem, co zostałem zdjęty w przerwie, to tak mecz na pewno mi nie wyszedł, ale zapominamy o tym, bo wygrany, także to się liczy. Bartas w Białobrzegach, a w czwartej już nie pamiętam. Najładniejszy oczywiście nasz, tu się najlepiej czujemy, tu najlepiej gramy moim zdaniem. A najgorzej chyba było, no może nie o samo boisko, ale szatnie w Drzewcach właśnie. No tragicznym stanie szatnie. No tu wiadomo, Szymon, Grzelu, Bartas, no i Wronka. Starszyzna, cała starszyzna, rada drużyny jest. Oficjalnie jest Szymor, Grzelu, Bartas, Wronka. Też myślę, że mam coś do powiedzenia, bo też jestem jednym ze starszych zawodników. Ale nie jest tak, że młodzi nic nie mogą, bo też już są takie czasy, że młodych też trzeba wysłuchać i swoje też na pewno muszą powiedzieć. Nie przegraliśmy tutaj. Z Legią chciałbym zagrać jeszcze raz. Na pewno inaczej byśmy podeszli do tego meczu. Tyle samo mieli? Kto mógł mieć tych kart? Więcej. Kurczę, ja miałem sporo też. Nie wiem. Jarek? Damy drugiego stopera. Mariuszek? No to mogę być ja. 20? 28. 31. Oficjalnie tak? Co było widoczne w internecie? No to Mateusza Szymorka. Może być coś nieoficjalnego. Myślę, że Mateusz Szymorek, tak, poszedł mocno, no ale wyjątkowy, bo 30. Na pewno Bociuś, Krasik, Leonik. Z SMS-em, ja ją zdobyłem na 1-0 z mojej mocnej prawej nogi. Nie mam pamięci do nazw piosenek, ale no... Przewodnim jest Bociek, choć tutaj odkąd jest Krasik też powoli wchodzi w tą rolę. Ale numer jeden Bociek. 10, 17. Nie można jednostkowo, myślę, że wszyscy. Od zawodników, po trenerów, zarząd, marketing, prezesostwo. Myślę, że wszyscy szli w tym samym kierunku. Przede wszystkim być zdrowym, bo myślę, że to jest najważniejsze, to jak jest zdrowy, można sobie wyznaczać kolejne, ale
Najważniejsze to przejść dobrze okres przygotowawczy i regularna gra, a co do wyników, no to w każdy weekend o zwycięstwo będziemy walczyć.